Skończył się proces impeachmentu Donalda Trumpa. Senatorowie uwolnili go od obu stawianych mu zarzutów. Za uwolnieniem prezydenta Trumpa od zarzutów nadużycia władzy głosowało 52 senatorów, 48 zaś uznało, że jest winny. Informuje Reuters.com. Także drugie głosowanie dotyczące obstrukcji kongresu przebiegło po myśli prezydenta USA. Za uniewinnieniem zagłosowało 53 senatorów, 47 chciało uznania go za winnego. Trump już skomentował wynik głosowania na swoim profilu na Twitterze. Zamieścił tam grafikę sugerującą, że pozostanie prezydentem na zawsze. Procedura impeachmentu została uruchomiona pod koniec września. Demokraci stwierdzili, że podczas rozmowy Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim doszło do złamania prawa. Kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów w grudniu 2019 roku przegłosowała dwa artykuły impeachmentu Trumpa. Tym samym postawiła go w stan oskarżenia. Pierwszy z zarzutów dotyczył nadużycia władzy poprzez wywieranie nacisku na Ukrainę, by wszczęła śledztwo wobec Burizmy. Drugi zarzut dotyczył utrudniania przez Trumpa dochodzenia kongresu w tej sprawie. Z prostej arytmetyki wynikało, że podczas głosowania w Senacie sprawa impeachmentu Trumpa upadnie. Do usunięcia prezydenta z urzędu potrzebna byłaby bowiem większość 2/3 w głosowaniu nad obydwoma zarzutami, czyli 67 głosów. Tymczasem Partia Republikańska, z której ramienia Trump zdobył prezydenturę, ma w nim 53 senatorów. Demokraci dysponują w Senacie 45 głosami, 2 senatorów jest niezależnych. Kliknij koniecznie w link, który ci wyświetlam, by zobaczyć, jaki Trump ma plan na zakończenie konfliktu Izraela z Palestyną.